Witam Państwa. Siedzimy w tej chwili na rynku Starego Miasta w Elblągu. Elbląg w tym roku obchodzi 777. rocznicę nadania praw miejskich. Stąd te siódemeczki, które widać w tle i stąd masa różnych ciekawych wydarzeń artystycznych i nie tylko, związana oczywiście z obchodami tej rocznicy. Jedną z tych imprez jest niewątpliwie Jazzbląg i wszystkie 7 koncertów, które odbędą się między 17 a 19 lipca. Finałem tegoż festiwalu będzie koncert wielkiej gwiazdy polskiego jazzu, legendy Janusza Muniaka. Zespół Janusza Muniaka i jego przyjaciół tworzą Arek Skolik na perkusji, Kuba Dworak na kontrabasie, Kuba Purzek na fortepianie oraz wokalistka Ida Zalewska. Janusz Muniak jest bardzo istotną, wyjątkową postacią w historii polskiej muzyki jazzowej. Współpracował z wieloma znakomitymi artystami. Powodem, dla którego zaprosiłem go na festiwal Jazzbląg, jest fakt, iż poza wspaniałą historią i wielkim wpływem na polską muzykę jazzową, ma on duże znaczenie dla kolejnych pokoleń muzyków, także dla mojego pokolenia. Mianowicie w czasach studenckich, kiedy studiowałem w Katowicach, częścią naszej edukacji, jak to nazywaliśmy, było jeżdżenie do Krakowa na Floriańskim do klubu Muniaka i słuchanie go na żywo. Na koncert Janusza Muniaka wraz z przyjaciółmi zapraszamy 19 lipca. No i tyle.